Dzisiaj postanowiłam w końcu zrobić to przepyszne ciasto, które kiedyś próbowałam u Laurki, a było to brownie fasolkowe. No i właśnie oglądałam przed chwilą jej filmik z przepisem i tutaj mam 2 banany, 4 jajka, opłukana w zimnej wodzie fasolka, 2 puszeczki kakao, tutaj będą akurat 3 duże łyżki, mała szklaneczka ksylitolu, proszek do pieczenia i olej kokosowy, który właśnie się rozpuszcza na palniku. No i to wszystko dodajemy razem, miksujemy. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Oczywiście podlinkuję Wam cały przepis pod tym filmikiem, żebyście mogły sobie wejść i zobaczyć, jak to super Laura zawsze robi. Wszystko już dodane. Laurka tam w swoim przepisie wszystko fajnie miksuje i blenduje sobie w takim stojącym blenderze. Ja nie mam takiego, posiadam taki jej ręczny i właśnie nim mam zamiar tutaj wszystko zmieszać. No dobra, zobaczymy, może kakao mi nie wybuchnie na boki. Spoko, dałam radę mikserem ręcznym. Jest okej, teraz muszę rozgrzać piekarnik i przelać ciasto do jakiejś brytwanki. Wyłożyłam moją foremkę, wprawdzie ja mam kamionkową, nie mam takiej blaszkowej, jaką ma Laurka, no ale mam nadzieję, że w takiej też mi wyjdzie. Więc wylałam wszystko na papier do pieczenia, no i co? I wstawiam do piekarnika. I do piekarnika! A tak ładnie wyrosło. I co? I co? I opadło. No nic. W każdym razie czekam, aż ostygnie i potem schowam do lodóweczki i jutro będziemy się delektować nim wraz z ratuszkiem. Chyba jeszcze posypię go cukrem pudrem. Tak, tak, tak zrobię. Zacznę może od pazurków, które sobie zrobiłam wczoraj. I słuchajcie, to jest właśnie ten najnowszy mój nabytek z Rossmana, czyli żel hybrydowy z Kinetics. I tutaj mam kolor Hedonist Red. No i tak się prezentuje w takim świetle słonecznym. Ja mam jeszcze teraz na skórkach trochę taką odżywkę, więc one może tutaj nie odbijają się takim blaskiem jak normalnie, bo są troszeczkę przymatowione. Ale mniej więcej kolor widzicie już jaki jest. A tak się prezentuje kolor w nienasłonecznionym miejscu. Także bardzo ładny, fajny, taki ciemny, jesienny, buraczkowy kolorek. Bardzo mi się podoba. Druga rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to takie podkładki pod talerze, które znalazłam, wyobraźcie sobie, w Biedronce. Pokażę Wam dla porównania te, które kupiłam w Tigerze. W Tigerze one były za 3 albo 4 zł za jedną. Jak widzicie, kolory są zupełnie inne. Tutaj mamy takie zimne kolorki, różowe tło. No i jeszcze są troszeczkę mniejsze właśnie od tych z Biedronki, a te z Biedronki są też o tyle fajne, słuchajcie, że są po 2,50 i nie dość, że mają super żywe kolory, właśnie takie liściaste, jakie mi się cały czas dalej podobają, to jeszcze one są dwustronne. Więc po jednej stronie akurat tutaj mam też liście, jakieś rajskie ptaki, a po drugiej właśnie same listki, więc super, można sobie zmieniać dowolnie według naszego upodobania. Także słuchajcie, po 2,50 uważam, że to jest super cena, a podkładki są naprawdę niebywale ładnie zrobione, no i mają piękne kolory. Właśnie wyjęłam ciasto z lodówki, mamy następny dzień, no i ukroję kawałeczek, żeby spróbować, czy mi wyszło w ogóle. Więc zostało spróbowane ciasto, wyszło naprawdę bardzo dobre, to jest chyba najzdrowsze ciasto, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Nie mlaskaj nade mną! Jezu! Artek, idź tu, specjalnie mi nie pozwala mi nagrać, no nie pozwala. Powiem Wam, że fajnie się ścięło. Czuć troszeczkę fasolkę, ale jakbym Ci powiedziała, że to jest, jakbym Ci nie powiedziała, że to jest fasolki, to byś nie wiedział, nie? Nie, nie wiedziałbym. Super, super, także przepis znajdziecie pod filmikiem, do filmiku Laurki. Pod tym? Pod filmikiem. A. Co Ty robisz? Więc bon appetit i zapraszam Was serdecznie do zrobienia takiego zdrowego ciasta. Przyszedł też do mnie pan kurier i przyniósł mi paczuszkę, którą zamówiłam również z Allegro. I jest to główka taka plastikowa. Kurczę, tak się teraz zastanawiam, bo mogłam w sumie zamówić sobie styropianową, może byłaby praktyczniejsza. Generalnie ta główka jest o 1/3 mniejsza niż moja, więc nie wiem, czy do końca te projekty, które mam w głowie, będę mogła zrealizować na tej główce. Po co też coś takiego zamówiłam? Oczywiście, żebym miała taką bazę, na której mogę robić takie lateksowe po prostu podstawy, elementy. Więc coś takiego bardzo mi się przyda, no i dzisiaj będę mogła już sobie zacząć właśnie coś kombinować. Także super, czekałam na to, aż przyjdzie właśnie ta paczka i mogę zabierać się do dzieła.